Jest niedziela, 14 lipca. Michał Adamski, dzień dobry. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Z powodu niskiego poziomu wody Wisła w Toruniu odsłania swoje dno. Piaszczyste łachy stały się dla części osób niebezpieczną atrakcją. Wejście na nie może skończyć się tragicznie. Policjanci zwiększyli więc liczbę kontroli na rzece, a ratownicy WOPR apelują o rozsądek. Z tej strony jest najbardziej niebezpieczna łacha. Proszę stąd zejść. To jedna z wielu interwencji, które ratownicy WOPR-u podejmują niemal codziennie. Tym razem nie przyniosła ona skutku, bo mężczyzna łachy nie opuścił. Żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy, tak? Tego rodzaju sytuacji nie brakuje, podobnie jak amatorów wypoczynku w takich miejscach. Albo się opalają na łacha, albo czasami piją piwo młodzież i no po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, jak jest niebezpiecznie. Łachy powstają przy niskich stanach rzeki. Wisła w Toruniu aktualnie nie przekracza 130 cm. Łachy, choć wyglądają jak kawałek plaży, są bardzo niestabilne i mogą się zapaść. Pamiętajmy, że te wyspy piaskowe znajdują się w nurcie rzeki. A nurt to znaczy się, że woda płynie. Jak woda płynie, no to ona z reguły sobie szuka jakiegoś tam ujścia. Bywa tak, że robią się kanaliki pod tymi łachami. I jeżeli ktokolwiek by się znalazł w tym momencie, w tym czasie na tej łasze, na tym skrawku łachy, który jest podmyty, to się po prostu zapada i tak samo jak w bagnie, nie jest w stanie sobie osoba sama poradzić, żeby wyjść. O tym, jak niebezpieczne potrafią być łachy, wiedzą także doświadczeni wędkarze. Pan Mirosław ryby łowi od dzieciństwa. Na połowy wybiera jednak miejsca znane i bezpieczne. Ja tam nie ryzykuję, bo to różnie bywa. Wisła jest zdradliwa, może być ruchomy piasek przykładowo, tak? Może pan się zapaść, już nie wyjdzie pan. Niski stan rzeki oraz wynurzające się piaszczyste wyspy utrudniają także żeglugę. Wie o tym pan Zbigniew Karolewski, kapitan toruńskiej Katarzynki. Mnie przeszkadza to, jak teraz woda tak opadła, to ja nie mogę przepłynąć na drugi brzeg. Bo te łachy właśnie mi przeszkadzają i na tym też tracę. O rozsądek apelują również toruńscy policjanci. My nas na bieżąco monitorujemy tę sytuację na Wiśle i na bieżąco zwracamy uwagę na to, co się dzieje na tych łachach. Funkcjonariusze przypominają, stąpając po takim terenie, nigdy nie wiadomo, w którym momencie człowiek zacznie się zapadać w piasku. Niewinnie wyglądająca piaszczysta łacha to bardzo niebezpieczna, ruchoma pułapka. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Nowe miejsce opieki dla najmłodszych. W Lubieniu Kujawskim otwarto żłobek, z którego może skorzystać 30 dzieci. 700 tysięcy złotych na tę inwestycję pochodzi z regionalnego programu operacyjnego. Z kolei pieniądze z rządowego programu Senior Plus pomogły stworzyć dzienny dom pobytu dla seniorów. Obie placówki mieszczą się w tym samym zabytkowym budynku. Te szafki powoli wypełniają się wygodnymi rzeczami na przebranie. Od czerwca w Lubieniu Kujawskim działa pierwszy w gminie żłobek. Opieką jest tu objętych 30 maluchów. W pomieszczeniach zabytkowego budynku są sale zabaw, łazienki, a także gabinet pielęgniarski. Sami jesteśmy tutaj z mężem młodzi i liczymy, że gdyby coś się udało, to że dzieci tutaj się dostaną do żłobka. Bo żłobek powstał nie tylko z myślą o najmłodszych, ale także o rodzicach, dla których opieka nad ich dziećmi to szansa na powrót do pracy. Powrót rodziców na rynek pracy jest dla nas celem najważniejszym, żeby ludzie mogli pracować, zarabiać i żeby mogli realizować swoje pasje życiowe. Aktywizować nie zawodowo, a społecznie będą się również osoby starsze. Pierwszy w gminie dzienny dom to miejsce dla 30 seniorów. Przez 5 dni w tygodniu będą mogli liczyć na ciepły posiłek i zajęcia terapeutami. Dla nas starczych to jest jedna rozrywka, nie być samemu w domu, nie przebywać samemu w domu. Jak się spotykamy, to wiadomo, że zawsze jest mile i przyjemnie. Tu seniorzy będą mogli się spotykać, będą mogli realizować swoje pasje, rozwijać swoje zainteresowania, no i przede wszystkim dobrze, mile spędzać wolny czas. Wsparciem dla ponad 7-tysięcznej gminy były pieniądze z powiatu włocławskiego i rządowy program Senior Plus. To bardzo ważne, żeby wspierać seniorów, żeby ich aktywizować, bo temu właśnie poświęcony jest też dom dziennego pobytu dla seniorów. W tym roku w regionie w ramach programu Senior Plus powstanie 17 placówek dla osób starszych. To szansa na aktywizację ponad 400 seniorów. Lubień Kujawski, Anna Zdunek. N.A., Phil, Big Day, Demono czy Bayerful. Między innymi ci artyści wystąpią wieczorem na toruńskiej motoarenie, dokąd dotarła wakacyjna trasa dwójki. Transmisja koncertu oczywiście na antenie TVP2, początek o godzinie 20.30. A przygotowania do tego wydarzenia obserwowała Aleksandra Ciekot.
Lato Muzyka, zabawa w Toruniu. Dziś wieczorem początek koncertu 20.30 na scenie. Między innymi zespół Fil. Państwa i moim gościem jest Piotr Kupicha. Dzień dobry, co dzisiaj usłyszymy? Dzień dobry, będzie. Zaczniemy, jest już ciemno, skończymy na Jak na imię masz, na ostatnim singlu. Bardzo rock'n'rollowe będzie to wydanie, także będzie mocno i tak filowo. Dla takiej publiczności, na takiej scenie, jakie to są emocje? Jak to klasyk powiedział, dawno byśmy pewnie mikrofon w futra już schowali, ale rzeczywistość jest taka, że tam jest nasz prawdziwy świat, a tutaj żyjemy wirtualnym. Nie uwielbiamy sceny, scena to jest absolutnie nasze życie. Ja kocham scenę, chłopcy zespołu kochają scenę, także cieszymy się, że możemy być na tak dużej, fajnej, profesjonalnej imprezie. Uprzejmie dziękuję za rozmowę. Tak jak wspominaliśmy, początek koncertu o godzinie 20.30, ta wakacyjna trasa dwójki rozpoczęła się w regionie, bo w Chełmie w połowie czerwca tym razem bawimy się właśnie pod hasłem Lato, muzyka, zabawa. Początek transmisji o godzinie 20.30. Można tutaj już na Moto Arenie się pojawiać. Na przygotowaniem do koncertu przyglądała się Aleksandra Ciekot. Zazielenimy stary rynek. Pod tym hasłem odbył się w Bydgoszczy happening zorganizowany przez przedstawicieli partii Zieloni. Apelują oni, by na nowej płycie umieścić rośliny. Wiceprezydent Bydgoszczy Michał Sztybel odpowiada, że wszelkie sugestie i pomysły są analizowane. O więcej zieleni na Starym Rynku apelowali do władz miasta członkowie partii Zieloni. Chcemy, by tutaj znalazła się zieleń. Po pierwsze, donice kwietne, ławeczki i duże donice z małymi krzewami i drzewami. Do happeningu zorganizowanego przez Zielonych przyłączyli się Paulina Wenderlich i Łukasz Kulpa. Ja dzisiaj przyniosłam panu prezydentowi te piękne róże. Róża, jak wiemy, jest jednym z najpiękniejszych kwiatów i chciałabym, żeby pan prezydent w swoich kolejnych decyzjach o takich remontach czy też innych kierował się pięknem, estetyką. Urząd Miasta przypomina, że dopiero zakończył się pierwszy etap rewitalizacji Starego Rynku, a na dyskusje związane ze zwiększeniem zieleni na płycie jest otwarty. Akurat już nie możemy zgodzić się z tym, aby wokół Starego Rynku, wokół dyskusji o przyszłości Starego Rynku uprawiać politykę, jak robi to pani Paulina Wenderlich. Jesteśmy otwarci na wszystkie merytoryczne propozycje, a tych pada bardzo mało. Propozycja ze strony Zielonych jest propozycją wartą dyskusji. Też chcemy więcej zieleni. Będziemy sprawdzali możliwości. Chwilę przed rozpoczęciem happeningu interweniowała Straż Miejska, bo przedstawiciele partii Zieloni napisali na płycie kredą hasło Chcemy zieleni. Organizatorzy napis zmyli. Skończyło się na pouczeniu. Bydgoszcz, Kinga Wasilewska. Arcydzieła polskiej kinematografii na wyciągnięcie ręki przed Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy zorganizowano plenerowy pokaz najważniejszych filmów stulecia. Organizatorem wydarzenia był Polski Instytut Sztuki Filmowej. Siedem kobiet w różnym wieku Krzysztofa Kieślowskiego to tytuł, którego nie mogło zabraknąć na liście najbardziej popularnych polskich produkcji ostatniego stulecia. Filmy jednego z najbardziej cenionych polskich reżyserów i scenarzystów przyciągają widzów jak magnes. Polskie filmy w pewnym momencie naprawdę się dobrze oglądało. Poczęstunki, kawka, miło posiedzieć, słoneczko, to super jest. Plenerowe pokazy odbywają się w różnych miastach Polski. W ramach cyklu Kino Niepodległe i najważniejsze filmy stulecia prezentowane są produkcje, które przyczyniły się do rozwoju polskiej kinematografii. Chcemy, żeby polska publiczność znała polską klasykę filmową. Dlatego pokazujemy wybrane największe perełki polskiej kinematografii. Podróż w czasie mogli przeżyć także uczestnicy tego wydarzenia. To śniadanie retro zorganizowane w Parku Kazimierza Wielkiego. Proste przekąski na śniadanie z lat 20. Udało nam się znaleźć menu z lat 20., które są do wglądu przy naszym stoisku. Uczestnicy wydarzenia mogli zrobić pamiątkowe zdjęcie, oczywiście w stylu retro. Impreza została zorganizowana w ramach Bydgoskiej Niedzieli Handlowej. Najwięcej psich fanów sportu mieszka w Bydgoszczy. To 7 z 16 miast wojewódzkich, w których odbył się charytatywny bieg Run How. Na starcie stanęło ponad 130 czworonogów ze swoimi właścicielami. Cykl biegów organizuje fundacja Pomagam na Medal.
Fifi wcale nie jest takim maleństwem, na jakie wygląda. Ma już 7 lat i hobby. Uwielbia sport. Ona lubi jeździć do lasu, biegać po ścieżkach. Ona jest taka... Lubi świeże powietrze. No. Okazuje się, że fanów sportu jest jeszcze więcej. I to nie tylko tych poruszających się na czterech łapach. W charytatywnym biegu Run How na rzecz bydgoskiego schroniska ze swoimi pupilami pobiegło ponad 130 właścicieli psów. Trzeba pomagać takim psom i między innymi takie spotkania jak tutaj, gdzie możemy chociaż finansowo trochę wspomóc wszelakiego rodzaju, przepraszam, bo pies mi odchodzi, wszelakiego rodzaju schroniska. Na pewno jest to dobry sposób, a też ludzie się od nas też dużo uczą. Musi się pies wybiegać, jak jest wybiegany, to jest spokojny. Korzyści z takich spotkań więc nie brakuje. Biegi Run How odbywają się we wszystkich wojewódzkich miastach w kraju. Chcemy po prostu pokazać, że można świetnie się bawić w wspaniałym gronie, uwielbiać swoje zwierzaki i pokazać, że zwierzaki, a psy przede wszystkim, mają też swoje miejsce wśród nas. Bydgoszcz to 7 polskie miasto, w którym właściciele pobiegli ze swoimi psimi przyjaciółmi. Na razie rekordowe pod kątem liczby uczestników. Cudna byłaś, tak, brawo, brawo. Bydgoszcz, Kinga Wasilewska. Kolorowe parasolki nad ulicą Królowej Jadwigi, cyrkowcy czy żywe rzeźby to tylko niektóre z atrakcji zorganizowanych w Inowrocławiu. Art Ino Festival co roku przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. Nie inaczej było tym razem. Mamy okres wakacyjny, no więc warto promować Inowrocław i pokazywać, jaki Inowrocław jest piękny. Bardzo ładnie, że takie przedsięwzięcie jest, tym bardziej do dzieci. Sztuka uliczna jest dla wszystkich. Jakby każdemu to się podoba, bo to jest coś rzecz niespotykana. Idziemy ulicą i nagle widzimy cyrkowca, kogoś, kto robi rzecz niemożliwą dla oka. Więc zatrzymujemy się i oglądamy dalej. Trzeba zawsze tak to pokazać, aby przyciągnąć do siebie ludzi. To tak zaskoczyło po pierwszym razie, że byłyśmy zdumione w ogóle, że to może tak działać i tak funkcjonować. Po raz czwarty organizujemy Art Ino Festival tutaj w centrum Inowrocławia. Moc atrakcji, jak Państwo widzicie, proszę popatrzeć, z tyłu, z boku, z przodu, setki ludzi. Poprzez zabawę poznajemy również i nasze miasto i cieszę się bardzo, że jesteśmy razem. Jak najlepiej przyrządzić gęś, by zachować szlachetny smak tego mięsa, to wiedzą najlepiej panie z kół gospodyń wiejskich. Wczoraj w Ciechocinku zaprezentowały swoje umiejętności kulinarne w ramach festynu Suli Gęsina. Była to jednocześnie rywalizacja o tytuł najlepszej potrawy. To było prawdziwe kulinarne wyzwanie, bo ile regionów, tyle sposobów przyrządzania gęsiny. Swoje umiejętności zaprezentowały panie z kół gospodyń wiejskich z Kujaw i Pomorza. Tradycyjna gęsina zawsze się obroni. To jest bardzo zdrowe, bardzo smaczne mięso. Nic więcej nie trzeba. Proste dodatki, proste przyprawy, aromatyczne zioła. Nagrody trafiły do 4 kół z gospodyń z regionu. Najlepsze okazały się specjały przygotowane przez panie z Ciechocinka, Morzyc, Raciążka i Witowa. Przygotowałyśmy gęś tak zwaną owocową. Jest nadziana owocami, pomarańczą, jabłuszkami, migdałami i jest śliweczką. Rywalizacja odbyła się w ramach programu Polska Smakuje, prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Dzięki niemu można promować producentów tradycyjnej żywności. Walczymy o to, żeby ta droga od pola do stołu była jak najkrótsza, żeby wyeliminować niepotrzebnych pośredników, żeby rzeczywiście pieniążki trafiały do małych rolników. Takim produktem są z pewnością potrawy z gęsi, jedne z najważniejszych składowych dziedzictwa kulinarnego Kujaw i Pomorza. Dziś gęsina z powodzeniem wraca na nasze stoły. Ważną rolę w zachowaniu tej regionalnej tradycji odgrywają koła gospodyń wiejskich. Często spotykamy się z tym, że koła, które wcześniej nie funkcjonowały w takim zaangażowaniu jak teraz, angażują się bardzo w działania dla swojej lokalnej społeczności. Koła powstają nowe. Takie imprezy jak ta w Ciechocinku to znakomita okazja, by koła mogły zaprezentować swoją działalność szerszej publiczności. Kulinarna rywalizacja kół gospodyń wiejskich odbyła się w czasie festynu Łączy nas Wisła, Święto Soli, Sól i Gęsina. Nie zabrakło na nim również pokazów i stoisk związanych z wytwarzaniem soli oraz ludowym rzemiosłem i rękodzielnictwem. Najlepiej zawsze smakuje zwycięstwo. Czas teraz na informacje sportowe. Artur Onacki, dzień dobry.
Dzień dobry, dobre wieści napłynęły dziś z holenderskiego Rotterdamu. Tam rozegrano trzecią, ostatnią rundę wioślarskiego Pucharu Świata. Męska czwórka podwójna w składzie z Fabianem Barańskim z WTW Włocławek wygrała wyścig w finale, a było to trzecie zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata i tym samym Polacy sięgnęli po końcowy tytuł. Powody do zadowolenia może mieć także żeńska czwórka podwójna. Polki zajęły w Rotterdamie drugie miejsce, a w tej łodzi pływają, przypomnę, Katarzyna Zilman i Marta Wieliczko. Więcej o sporcie po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam. A w tym serwisie to już wszystko. Więcej informacji z regionu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.bydgoszcz.tvp.pl, gdzie informujemy m.in. o tragicznym wypadku w Dragaczu w powiecie świeckim. Samochód osobowy zderzył się tam z pociągiem relacji Brodnica-Laskowice. Jedna osoba zginęła. Na miejscu trwa akcja strażaków. Zapraszam Państwa na naszą stronę internetową i na wieczorne wydanie zbliżeń, które o godzinie 21:00. Teraz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.